W Dąbrowie Górniczej odbył się festiwal fantastyki. Podczas imprezy wszyscy miłośnicy świata nierzeczywistego znaleźli coś dla siebie. Przez cały czas trwania festiwalu można było skorzystać ze stanowisk z grami planszowymi oraz spróbować swoich sił w grach historycznych przygotowanych przez Muzeum Miejskie Sztygarka. Witamy Festiwal Fantastyki w Dąbrowie Górniczej. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie dużo atrakcji dla miłośników fantastyki, ale też dla osób, które jeszcze nie miały okazji poznać tego nurtu. Odbywają się pokazy ucznictwa, pokazy szermierki. Przez cały czas trwania imprezy można skorzystać z gier planszowych, z gier fabularnych, z gier karcianych. Stoiska przygotowały dla nas sklep Gnom, sklep Mgła. Towarzyszy nam również Akademia Fantastyki, która przygotowała wiele konkursów z nagrodami. Odbędą się już niebawem. Będzie można zaprezentować się w świetnym stroju fantazy i może wygrać fajną nagrodę. A takim kulminacyjnym punktem wieczoru, taką najważniejszym spotkaniem, będzie spotkanie z panem Andrzejem Ziemiańskim, pisarzem fantastyki naukowej. Po nim również odbędzie się spotkanie z innym twórcą fantastyki, z panem Robertem Schmidtem. Przygotowaliśmy także wymianę książkową, książek fantastycznych. Można wymienić książkę za książkę. To robimy z pomocą śląskich blogerów książkowych. Przez cały czas oczywiście towarzyszy nam Czytelnia pod Chmurką, która jest naszą plenerową biblioteką. Towarzyszyła nam przez całe wakacje. Również na dzisiejszej imprezie można skorzystać z leżaków, poczytać książki i przejrzeć prasę. Oczywiście wszystko w tematyce fantastyki. A już za chwilę czeka nas prelekcja. Czego będzie dotyczyć? Prelekcja będzie dotyczyć RPG. Co to oznacza i jak rozwija się tą tajemniczą nazwę? Za chwilę nam opowie o tym Daniel Dawidowicz. Mam nadzieję, że dzięki temu, co opowie, trochę ludzi zainteresuje się właśnie tym rodzajem gry fabularnej. Przed nami znajdują się makiety. Jak powstawały, jak narodził się pomysł? Tak, generalnie pomysł jest zaczerpnięty ze świata Warhammera. Bazuje to na systemach firmy Games Workshop. Większość z tych armii, które są dostępne, one posiadają jakiś background, jakąś historię, jakiś stworzony cały rozdział w tym świecie, który opisuje całe zmagania danej frakcji. Większość rzeczy można zaczerpnąć z samego flafu z Games Workshop, natomiast fantazja pozwala tutaj na różnorodność. Można sobie tworzyć własne frakcje, własną kolorystykę. Widzimy tutaj scenę z Władcy Pierścieni, kopalnię Marii. Tak, to jest jeden z pierwszych zestawów do tego systemu w całości zakupiony w Anglii. W tej chwili już bodajże nieprodukowany. Scena przedstawia, ta plansza przedstawia scenę z filmu z pierwszej części, gdzie dziewiątka, drużyna pierścienia zostaje zaatakowana przez goblinów z Morii. Ta scena jest mniej więcej odzerowana cała komnata, która była, cała ta sceneria, która była rozgrywana w tym momencie w filmie. Obok tego znajduje się wystawka armii krasnoludzkiej zebrana przez naszego przyjaciela, który zajmuje się Władcą Pierścieni. To jest armia króla Durina. Poszczególne frakcje z Władcy Pierścieni, jest Rohan, jest Isengard, troszkę wszystkiego, są trolle z Mordoru, są Nazgule na koniach, pieszo, reszta to jest Warhammer 40 tysięcy. Imprezie towarzyszyła również fantastyczna wymiana książkowa organizowana przez śląskich blogerów książkowych. Ale to jest teoretycznie wykonalne, więc to tyle na temat systematyczności. Najgorzej jest, proszę Państwa,